Dlaczego Stanisław Bareja zwrócił na pana uwagę? Bo lubił, lubił takich chłopców jak ja. Nie, nie, no. Jezus Maria. Co za homofobiczna sugestia. Nie wiem. Nie wielu aktorów w tamtym czasie uważało granie u Barei jako chałturę. Tak, i w momencie, kiedy ja otrzymałem propozycję od Barei zagrania u niego w pierwszym, to chyba było w Misiu, chyba Miś był pierwszy, a potem były alternatywy, nie pamiętam dokładnie w tej chwili. Na pewno, taka była kolejność. Tak, tak. I rozmowę prowadziłem, bo nie było żadnych komórek, więc dzwoniono z produkcji do teatru na portiernie, wtedy koledzy siedzieli w bufecie obok portierni, słyszeli te rozmowy, no i ja mówię, że dobrze, a kto? Bareja, dobrze, to wyślijcie mi, to przyślijcie mi scenariusz. No i skończyłem rozmowę i koledzy mówią, ty będziesz grał u Barei? Żobcia. U Barei się nie gra. No i teraz, ale w ogóle ja mam drugie pytanie, to był scenariusz Misia? Bo mi Staszek ty mówił, że scenariusz Misia był właściwie codziennie inny. Wczoraj zmieniany na jutro, a jutro na poprzednio. Zmieniany, czyli musiał być, a potem był zmieniany. No podstawowy jakiś, fundament musiał być. Co się działo na planie Misia? No przecież to jest, to tak jakby pan był na bitwie o Troję. No to są historyczne momenty. Pan wie, kto zabił Wielkiego Żu, to może pan wie, kto buchnął parówki. Właśnie, co się działo na planie Misia? Pamięta pan swoją rolę w Misiu? Nie, wtedy strasznie dużo piłem. Ale serio. Ale to prawda, to był taki okres, gdzie rzeczywiście alkohol się lał strumieniami. I tak naprawdę to, o co pytacie, panowie, czy się odbierało, czy się tworzyło postaci, które przejdą do historii? Nikt o tym nie myślał. Chodziło o to, żeby przetrzymać kaca na planie i zagrać dobrze postać. Już. Ależ pan mi tak uprozaicznił zawód aktora.